Ale słabo, kurde! Stop! Co się podziało, ja się pytam? Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Turmoila i kontynuujemy naszą przygodę z karami za wylewanie ropy i tak dalej, i tak dalej. Poprzednią rozgrywkę rozegraliśmy bardzo średnio. Tak czy siak, no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o pieniądze, dalej wygrywamy, jeżeli chodzi o ulepszenia, prawdopodobnie też dalej wygrywamy, oni mają dużo więcej stoksów, no ja bym chciał zarobić tyle, żeby móc jednak kupić ten gaz i nawet nie wiem, czy nie wezmę teraz pożyczki, chociaż ostatnia pożyczka źle się dla mnie skończyła, nie wezmę pożyczki, nie wezmę jeszcze pożyczki, rozegramy to na spokojnie. Czekajcie, czy tutaj w salonie, może w salonie będzie coś fajnego. Za 6000, że nie spadnie. Jeszcze nie. Nie chcę czegoś takiego i jeszcze to potrzebuję. I to bardzo tego potrzebuję. Ale na razie po prostu idźmy. Land Auction. Zobaczymy, gdzie byliśmy. Mieliśmy 27, więc bardzo, bardzo słaba mapka. Tutaj idzie tak, tu idzie w dół. Nie wiem, zaryzykujmy na przykład tutaj. Tutaj na przykład. Aha, ja idę ostatni. Zaryzykujmy tutaj, nie wiem czemu, ale no tutaj to nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj była ta dobra część mapki, tam już raczej będzie ta gorsza. Stock Auctions, o ile teraz będziemy się bili? O 1%, to za 1% mogę dać 3000 maksymalnie. Więcej nie dam, niech oni się biją. Jestem ciekaw, czy... Aha, to jest chyba za ulepszenia się tyle dostaje potem. Miałem naciskać! Już miałem to nacisnąć, to była bardzo dobra cena, ale no dobra, no ciężko, no trudno, trudno. Nie martwimy się, lecimy dalej z koksem. Oczywiście trzech panów drauzerów i szukamy naszych pięknych tutaj rzeczy. Dobra, jedną stawiamy gdzieś mniej więcej. Czekajcie, znowu muszę to policzyć. Jeżeli tutaj, to tutaj muszę gdzieś postawić, dobra. Tutaj też coś jest i tutaj też coś jest, więc tutaj też jedną potrzebuję tak postawić. I w sumie źle to zrobiłem, ale dobra. Niepotrzebnie dwie naraz stawiałem. Okej, tutaj coś znaleźliśmy, więc akurat spoczko. Ulepszę tą rurę tylko po to, żeby móc więcej sprzedać za tą cenę tutaj. I niech to się szybko wydobywa, ja to szybko będę sprzedawał. I dzięki temu dużo zarobimy, nie? Myślę, że to ma jakiś tam sens na początek. A tu w międzyczasie, jak tam sprzedają, mogę szukać kolejnych złóż ropy. A, znalazłem, dobra, więc tutaj weźmy jeszcze kilka koni. A, i tutaj jest już to, więc wystarczy tego sprzedawania. I teraz tutaj możemy sprzedawać 5, niech jedzie. Kupmy jeszcze kilka wozów. I niech to powoli się wydobywa. Dobra, i teraz pytanie, ile tutaj nam się zmieści? Myślę, że jeszcze mogę gdzieś na środku mniej więcej postawić i poszukać czegoś więcej. O, patrzcie na te zarobki. Kurde, no tutaj naprawdę świetna cena też jest. Więc na razie niech wszystko sprzedają tutaj. Mamy dużo koni jak na razie. Kurde, dobra, trzeba kupić drilla. I poszukać ropy. Tu jest ropa, ale jest też bardzo mały zbiorniczek. Pójdźmy jeszcze trzech drauzerów. Bo, no, jeżeli to będzie wszystko... O kurde, nie za taką cenę. Jeżeli to będzie wszystko, co mają na tej mapie, to trochę będzie słabo. Dobra, udało się na szczęście tutaj zmieścić. Gdzie oni to znaleźli? Tutaj znalazł coś. Więc, no dobra, kontynuujmy szukanie tego. I tutaj jeszcze coś znaleźli. Więc również kontynuujemy szukanie. Szukajmy, szukajmy. Jak to się mówi, szukajcie, a znajdziecie. Dobra, tutaj coś jest, więc pójdźmy tutaj i tutaj jeszcze szukajmy. Aha, tu mieliśmy szukać. Kurde. Jest słabo, więc no kilka niech... Mamy coś kredytu? Nie mamy, więc weźmy sobie tysiaczka kredytu. Kupmy też tutaj drilla i spróbujmy coś tam wynaleźć. Dobra, wynaleźliśmy, więc go, ulepszmy tutaj też te... I czy jest coś jeszcze tutaj do wydobycia? Teraz tutaj sprzedajcie. Czy jest coś jeszcze do wydobycia? Tu by się przydało coś jeszcze znaleźć, więc niech jeszcze dwóch drauzerów szuka czegoś. Bo no tutaj
na razie okazuje się, że jest dość ciężko. Gdzie on coś znalazł? Tutaj coś znalazł. Spoko. I tutaj jeszcze coś znalazł, więc też spoko całkiem. O nie, gaz. No dobra, zmarnowaliśmy trochę gazu. Ale trudno. Dobra, ulepszajmy, bo nie ma czasu po prostu. A gdzie tutaj? O, tu coś jest, dobra. Kurde, jestem ciekaw, jak to wygląda pod względem... Sprzedajcie dwa tutaj, bo chcę zobaczyć, jak to jest duże. Takie całkiem duże, więc ulepszamy. Już to ulepszenie z dużo mnie pieniędzy będzie kosztowało. Ale no trzeba to wydobyć. Tutaj też jest bardzo dobry ten, więc... A no dobra, jest dopiero wrzesień, więc jeszcze spoko. Dobra, tutaj niech pięciu wydobywa. Czemu nie? Stop, stop, stop. Znowu stracę dużo kasy. Ale słabo. Kurde! Stop! Co się podziało, ja się pytam? Były pełne te, a ja nie zauważyłem. Potrzebuję pożyczki, potrzebuję ulepszyć konie i potrzebuję tutaj dać trochę koni. Ale znowu stracę strasznie dużo kasy na to. Słabo. Bardzo słabo. Stracę bardzo dużo kasy na rozlewanie tego. No ale trudno. No trzeba. Trzeba, kupmy jeszcze więcej koni. Maksymalną ilość i niech 20 sprzedaję po tej cenie. Muszę coś zarobić niestety. Dobra, starczy już z tym sprzedawaniem. Wydobywajcie teraz oktober, november. No i tutaj są świetne ceny, więc sprzedawajcie po prostu. A nie, dobra, nie, też nie wszystko. Niech 15 sprzedaje tutaj, reszta niech wydobywa dalej. Dobra, nie, no teraz myślę, że wszyscy możecie już sprzedawać. Sprzedawajcie, no zarobiliśmy całkiem sporo. Ale stracimy jeszcze więcej. Stracimy jeszcze więcej. Tak, po raz kolejny tyle samo zarobiliśmy. Słabo. Słabo. No niestety. No niestety. Dobra. O, 40 to też nie. Dobra. No trudno. Bierzemy kolejny land, który tutaj mieliśmy 26, więc bardzo, bardzo słabo. 35. No tu będzie całkiem spoczko. Tutaj będzie całkiem spoczko, więc jestem w stanie zapłacić troszkę więcej, chociaż tutaj też nie byłoby źle. Town Hall Stoke Auctions. No i spróbujemy się odbić, bo no po prostu jestem, jak jestem zajęty, to nie patrzę na to, ile tam, ile co kosztuje, jak dużo koni jest pełnych i tak dalej, i tak dalej. Za 2500 to kupię, nie kupię. Go! No, no trudno. Trudno, myślę, że i tak jest spoko. Myślę, że i tak jest całkiem nieźle. Dobra, niech coś znajdą. No, dobra, to może wrócimy do tej mojej techniki z jednym tym, co? O, od razu znaleźliśmy, tak? Dobra, więc kupmy trzy konie i niech one od razu tutaj sprzedają. Bo za taką cenę to się jeszcze w miarę opłaca, ale jak już dojdzie... Dobra, za taką już się nie opłaca, więc postawmy im silos i niech sobie tutaj storują. A my powoli możemy zacząć interesować się tutaj tym panem oto. Jak z cenami? Na razie niskie, więc nie opłaca się nigdzie sprzedawać. Ale tutaj już mogą panowie zacząć sobie jeździć. Bo czemu by nie? Jak sprzedadzą trochę, to kupimy oczywiście następne koniki. Bo zaraz nie będzie tutaj możliwości. No i myślę, że z 6 koniami tutaj spokojnie sobie zarobimy na to, żeby... Może... Aha, tutaj nie mogę, więc... Nie, to postawimy następną tą, mniej więcej gdzieś tutaj. No i wyszukujmy, no. Koni jest dużo, cena jest naprawdę dobra. Kurde, no powiem wam, że jest dość słabo, jeżeli chodzi o to wszystko. Liczyłem jednak na coś więcej.
ale no trudno, dobra. Dwóch różdżkarzy jeszcze trzeba, dobra, trzech jeszcze puścimy. Tutaj cena spada, więc tutaj na razie sprzedawajcie. Wszystko, co wydobędziecie, sprzedawajcie za tą cenę, bo się opłaca po prostu. Tutaj spadnie do dolara, dobra. Czyli zaraz, coś jest gdzieś tutaj, tak? Coś jest gdzieś tutaj, więc szukamy. I coś jest jeszcze tutaj gdzieś dalej, głębiej. Dobra, tutaj już się nie opłaca, więc na razie storujcie to wszystko, co wy tam macie wydobyte. I tutaj jest dość sporo rzeczy, jak widzę. Okej. Są tutaj też rzeczy. Ceny są tragiczne, więc na razie to wszystko storujcie. A tutaj polecimy... Dobra, nie no, coś muszę sprzedać. Mam jakiś kredyt? Nie mam, więc wezmę sobie troszeczkę kredytu. I wyszukajmy kolejne złoże. No jest, ale też jest malutkie. Nie, to jest gaz, kurde. Dobra, teraz tutaj. No niech wszystkie tutaj na razie wydobywają. O, i tu też jest złoże. Spoko, więc to możemy ulepszyć. Chociaż dość drogo nas to wyszło. Ale wyszukujmy kolejne ulepszenia. Tutaj kupmy to i szukajmy głębiej. Jak wygląda sytuacja? Także tutaj coś jeszcze jest. A tu coś jest, tak? No nie, znowu trafiłem na gaz. Słabo. To gdzieś ty to znalazł? Nie mam pojęcia, gdzie on to znalazł, no ale mniejsze. Dobra, tutaj starczy sprzedawania. Mamy jeszcze sporo czasu. Więc to jest ważne, ale znowu to jest bardzo słabe złoże. Bardzo słaba mapka. Dobra, no tutaj coś tam będzie szło. Ale muszę ulepszyć, bo no zależy mi na czasie po prostu. Tutaj już nic nie ma. Aha, tutaj coś jest, więc szukajmy. O, tutaj jest już też duże złoże, więc... Okej, go! Wydobywajcie. Tutaj niech kilka już jedzie. Pięć niech tutaj wozi. Ulepszmy jeszcze ten. Kupmy więcej koni. No i niech sprzedają. Niech sprzedają, dopóki cena jest całkiem dobra. Tutaj jest duże złoże, jak widzę. Mamy jeszcze niedużo, ale troszkę czasu. A tu jest duże złoże. Więc myślę, że spoko. Tak, i czy jeszcze coś gdzieś jest? Aha, tutaj coś miało być jeszcze, tak? No miało być, ale gdzie niby jest? A tutaj coś jest. Dobra, i tutaj też coś niby jest jeszcze. Już zbytnio nie ma czasu na takie szukanie. Wiem, coś tutaj? A gaz, okej. November, dobra, patrzmy na czas, bo to też jest bardzo ważne. Cena rośnie tu, więc... nie wiem, niech 10 tutaj jeździ i sprzedaje na razie. Kupię jeszcze troszkę koni. Tutaj jeszcze jest do wydobycia, tutaj też. Ale no już możemy sprzedawać powoli. Last month, ostatni miesiąc. Dobra, no to już wszystko. I teraz tutaj wszystko sprzedajemy. Tutaj, dobra, kończymy wydobycie. I sprzedajcie po prostu wszystko. Myślę, że za dużo się nam nie rozlało, ale no ceny też za duże. O Jezu, tutaj jeszcze były dwa duże złoża. Szkoda, że wcześniej ich nie zauważyłem, ale no tak czy siak 10 tysięcy zarobiliśmy. I stać nas w końcu na podłączenie się pod rury. No, stać nas na to, więc to weźmiemy i z tym tutaj będziemy coś kombinowali. Weźmiemy, częściej sprzedajemy jednak do prawego, mi się wydaje. I będziemy kombinowali z landem. Będziemy kombinowali z tym wszystkim. U Jezu, tu jest 56, to ja chcę tutaj. No, dobra. Tutaj widzę, że kolejne dobre złoża, a my możemy już się bawić tutaj gazem, więc mam nadzieję, że teraz, że to jest to, na co wszyscy czekaliśmy, że to odmieni nasz los. Prawdopodobnie nie, ale mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak tutaj nasze koło fortuny się zakręci i jak to wszystko nam się ułoży, ale mam nadzieję, że bardzo dobrze, bo musi się dobrze ułożyć. Dobra, tutaj tak. No i lecimy na kolejne wydobycie.
dość to jest ważne, co teraz się stanie. Myślę, że teraz... Okej. Myślę, że teraz nawet bez przyspieszenia będę grał, bo to przyspieszenie też trochę generuje ten cały stres u mnie i to, że mam problem z tym wszystkim. Wiecie, o co chodzi, nie? Niech znajdą gdzieś. Gdzie znajdą? Ten odcinek będzie dłuższy, skoro nie będzie przyspieszenia, ale to myślę, że nikomu przeszkadzać zbytnio nie będzie. Dobra, postawmy jedną tutaj. I szukajmy. Szukajmy w dół. Tutaj też jest jedna. Znaczy tutaj jest sporo złóż. Okej, jest jakieś złoże i to złoże wydaje się być naprawdę... naprawdę bardzo duże, więc ulepszmy od razu tą rurę. I wszystko to, co mamy, sprzedajmy tutaj. Wydaje się być naprawdę duże złoże, więc korzystajmy. Korzystajmy jak najlepiej potrafimy. Czemu wy nic nie wydobywacie? Aha, to tak wolno idzie, bo po prostu tak jest. No już tak jest i tyle. Kupmy jeden silos tutaj w razie czego. I jeszcze jednego konia. No, go, sprzedawać wszystko. Wszystko, co jest, sprzedawać tutaj. Idzie to bardzo wolno, nie jestem przyzwyczajony, bo zawsze grałem na przyspieszeniu. No ale tak czy siak, całkiem dobrze, dobra. Postawmy tutaj drugi silos, żeby po prostu wiedzieć, gdzie możemy postawić kolejną tutaj naszą nitkę komunikacyjną. I ją postawimy tutaj. Kupmy jeszcze jednego konia i sprzedajmy, bo cena tutaj jest naprawdę bardzo dobra od razu. A tu jest duże, prawdopodobnie, bardzo duże złoże. Super, wyszło to naprawdę fajnie. No i co, ciągnijmy dalej tutaj nitki. I patrzmy, jak to wszystko się przyciągnie. Jak wam się podoba gra bez przyspieszania? Bo ja jestem w lekkim szoku, muszę przyznać. Okej, tu też jest złoże. I nie jakieś mega duże, ale też nie najmniejsze, trzeba przyznać. Tutaj cena spada i to dość drastycznie, więc koniec ze sprzedawaniem. I szukajmy kolejnego złoża po tej stronie. Szukajmy kolejnego złoża po tej stronie. Znaleźliśmy od razu i to jest raczej małe złoże. Tak jest, raczej nie za duże złoże, więc to możemy, myślę, spokojnie sobie wydobyć właśnie w ten sposób. I poczekać po prostu, aż cena gdzieś tam wzrośnie. Postawmy tutaj kolejny kontener. Kolejny silos. I czekajmy na rezultaty. Tutaj, myślę, jest dość duże złoże, mamy dopiero marzec. Więc też całkiem nieźle. Może to jest problem w moim tutaj, w moim graniu, że nie znam języków. Znaczy nie znam tego. Dobra, nieważne. Tutaj, więc tutaj mogę poprowadzić w sumie drugą nitkę. Nie wiem, czy to nie byłoby mądre, ale musiałbym coś gdzieś sprzedać. Bądź wziąć pożyczkę. Wezmę 1000 pożyczki. I gdzie on coś znalazł? Tam. Więc pojedźmy jedną rurą tutaj. I poczekamy, aż cena gdzieś po prostu wzrośnie. Bo może się trafić tak, że tu będzie całkiem dobre złoże. A tutaj już mamy dwa rozgałęźniki. Tu posadzę kolejny silos. Kolejny silos, to i silos. Tak to chyba powinno wyglądać. Dobra, tutaj znalazłem już ten. Znalazłem... Właśnie, teraz musimy... Tam, gdzie chcemy uderzyć, najpierw będziemy puszczali tego. Mola. Dobra, ceny idą dobrze, więc 3 możemy sprzedawać, albo nawet 5. Kupmy kolejne te. Będziemy puszczać mola, żeby w razie czego nie natknąć się na gaz. Dobra, widzę, że tutaj gazu nie ma, więc mogę śmiało tutaj iść. Ale tutaj jest właśnie to, co chcieliśmy wydobyć. Więc tak, to idzie tutaj. A to jeszcze pójdzie tutaj. I tutaj też coś jest, więc to jeszcze pójdzie tutaj. Spoko. Jest na razie bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wychodzi. Czy to jest jedno takie duże? O kurde, to jest jedno takie duże, więc... Sorry, Gregory, ale ulepszamy wszystkie te i sprzedajemy. Tutaj jest bardzo dobra cena, więc sprzedajcie wszystko na razie. Myślę, że to może być właśnie ten moment, w którym się stanie to, co się powinno stać od samego początku, czyli to, że po prostu wygramy. Wygramy grę. Zasłużenie, bo nikt nie powie, że nie zasłużenie. Zasłużenie wygramy i będzie super. Tam też możemy podłączyć ten, więc... Znaczy chodzi o to, że możemy tam gaz podłączyć. Nie, na razie mamy tylko jeden gaz, więc to też nie za dobrze. Jest dopiero koniec kwietnia.
My już mamy całkiem sporo gotówki. Mamy też całkiem sporo koni. Niech jeszcze sprzedają. O, tu jest już ten, tak? Tutaj jest coś. I tu też całkiem spore. Wow. O, wow. Wow, jestem w szoku, naprawdę. I to w bardzo dużym szoku. Przestańcie sprzedawać. Przestańcie sprzedawać. Kupmy maksymalną ilość koni. Kupmy maksymalną ilość koni, bo konie się przydadzą. Nawet jeżeli chodzi o sam nośnik tego wszystkiego po prostu. Kupmy też maksymalną ilość silosów. Kupmy jeszcze dwóch drauzerów. Niech szukają. Ale myślę, że tutaj po dwa i dwa mogą sobie sprzedawać spokojnie. Nawet nie, może tutaj dwa. Ej, 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 co się rozlewa? Co się rozlewa? Czemu się rozlewacie? Na jakiej podstawie? Niech pięć sprzedaje. Tutaj coś jeszcze jest. I gdzie? I tam coś jeszcze jest. Szukajmy. Szukajmy. Maj jest. Myślę, że teraz dużo lepiej to wszystko idzie, bo... Ulepszmy też tutaj te rury. Gdzie się coś rozlewa? I czemu to się rozlewa? Nie rozumiem. Czemu? A może dlatego, że jest za dużo ten, nie? Tutaj coś jeszcze jest, więc podłączmy. I szukajmy. Dobra, to jest rok. Ale właśnie, też źle trochę chyba zrobiłem. Puśćmy też kilka jeszcze moli, żeby szukać po prostu... Żeby szukać gazu, bo gaz nam się bardzo przyda. Gaz nam się bardzo przyda. A nie chciałbym go zmarnować. Nie chciałbym go zmarnować. Mamy dużo ten, dobra, więc musicie sprzedawać chociaż 6. Nie wiem, jak 7, 10 niech sprzedaje. Ale czemu ty się tam rozlewasz cały czas? Dobra, zamknijmy. No, ej, kurde, zamknęło mi się ten. Nie mogę pozwolić sobie na rozlewanie tego. Bo będzie problem. Kurde, zamknę na razie ten. Wyprzedam większość. Niech wyprzedadzą. Tu jest ogromne to złoże. Tutaj też coś jest. Dobra, go. Tu jest gaz. Wyprzedajcie swoje tutaj zapasy. Tylko po to, żeby mieć pieniądze i żeby mi się nie rozlewało, bo nie chcę, żeby mi się coś rozlewało, ale tutaj są tak ogromne złoża. Mamy gaz tutaj, tutaj i tutaj. Spoko. Niech sprzeda. Na razie, trudno. Nie za słabą cenę, ale musicie to sprzedać, bo ja już nie mam miejsca na to wszystko. Dobra, uruchońmy tutaj i koniec ze sprzedawaniem. Uruchońmy? Tak to się mówi? Raczej nie. Dobra, niech to się jeszcze ten... Nie rozumiem tych koni. Co oni robią? Czemu to się rozlewa cały czas? Tutaj niestety nie mogę tego zrobić. Kurde, niech wszystko wydobywa te duże złoża. Ulepszmy rury wszędzie. Ulepszmy wszędzie rury. Tam już nawet nie idę. Puszczę jeszcze trochę kretów. No i tyle. Puszczę jeszcze trochę kretów. Tutaj niech, nie wiem, niech pięć jedzie sprzedawać. I na razie wydobywamy na dwa baty. Tutaj coś jeszcze jest. No okej, ja wiem, ale nie chcę tego wydobywać po prostu. Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby to wydobywać. A trochę sprzedawać musimy. Mamy tak duże złoża, że to aż jest tragedia. Tylko, że stąd nie będzie nic szło. Dobra, otwórzmy też ten zawór. I wydobywajmy. Wydobywajmy, póki jeszcze możemy. Niestety nie mogę... No właśnie. Kurde, gdzie się rozlewa? Dobra, stop tutaj. Przestało się rozlewać. Coś muszę zrobić, bo nie dam rady tak tego robić. Nie dam rady wydobywać to w taki sposób, bo zawsze będzie mi się trochę rozlewało. Gdzie cena trochę podskoczy? Muszę poczekać, aż cena trochę podskoczy. Dobra, zamknijmy znowu zawory. I wszystko sprzedajemy. Wszystko sprzedajemy, nawet jeżeli to jest mała cena. Dobra, stop, a może stop, właśnie, pauza. Połączmy już to z tym. Połączmy wszystko ze sobą. Tutaj. I zacznijmy bindować cenę, co? Zacznijmy już bindować cenę, tylko gdzie są jeszcze złoża tej? Tutaj i tutaj. Tam cena rośnie, aha, ale poczekajcie. Dobra, nie, no już musicie sprzedawać. Czemu tu ropa idzie? Nie wiem właśnie. Coś chyba nie poszło po mojej myśli z tym gazem. Czy idzie tu gaz? Nie, bo tutaj coś jest niepołączone, tak?
No pewnie, że tak. Kurde, ale to zrąbałem. Tutaj nie było, nie był gaz połączony. No i tam trochę... A, dopiero jest wrzesień. To czemu ja już to wszystko sprzedaję? No ale dobra, trudno. Sprzedawajcie, póki jest możliwość. Sprzedajmy. Jest wrzesień, a my już mamy dość sporo ten, więc dobra, otwórzmy znowu zawory. O Jezus, otwórzmy zawory, niech wszystko wydobędą jak najszybciej. I niech wydobywają, tylko z jednej tej niech wydobywają. I jak przyjdzie ostatni miesiąc, to znowu sprzedamy. Kurde. Tam rośnie cena. November zaraz się zacznie, więc zamkniemy znowu zbiornik. Dobra, zamykamy i sprzedajemy wszystko, co mamy. Za kolejną słabą jednak cenę, ale niech sprzedają. Zarobimy naprawdę dużo. Dobra, otwieramy jeszcze zbiornik. Niech jeszcze wydobywają, co mogą. Ostatni miesiąc. Dobra, zamykamy zbiornik i to, co wydobyli jeszcze tam malutko, to niech tutaj sprzedają. I 40 tysięcy zarobiłem. Czy więcej? Dobra, tak czy siak już chcę to zatrzymać. Wow, były ogromne złoża. Nie wiem, ile miało punktów ta mapka, ale była zarąbista. Dopiero w ostatnim ruchu używałem przyspieszacza czasu i myślę, że dużo lepiej mi to idzie, kiedy nie przyspieszam czasu. Więc prawdopodobnie tak to będziemy robić. A wow, dużo zarobiłem. Zarobiłem 37 tysięcy. Jestem ciekaw, jaki to był land. Jestem ciekaw, ile miało to ocenę. 60. To był najlepszy land, jaki był. A i teraz aukcje. I tutaj będzie naprawdę bardzo dobry land, więc ja chcę tutaj. Od razu ja chcę tutaj, nawet jeżeli... Dobra, za 8 tysięcy może nie, więc chcę tutaj. Ile oni za to płacą? 15 tysięcy. 18 tysięcy za taki land. Tutaj ja muszę iść, więc nie ma. Okej. Okay. Zapłaciłem 4 tysiące, ale tutaj koleś zapłacił 18 tysięcy. Więc... To, jak to się skończy, zobaczycie w następnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi bardzo. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.